Nowy ośrodek w Smolnikach. Nowy ośrodek terapeutyczny dla osób zmagających się z problemami emocjonalnymi został w czwartek otwarty we wsi Smolniki. Zapotrzebowanie na pomoc terapeutów w zmaganiu się z problemami psychicznymi jest ogromne, ponieważ według statystyk co czwarta osoba w kraju potrzebuje pomocy w leczeniu nerwic. Ogromne tempo życia, intensywny stres i takie doświadczenia jak te towarzyszące okresowi pandemii nie sprzyjają właściwej higienie psychicznej, a to pociąga za sobą zaburzenia depresyjne, nerwicowe czy objawy lękowe. To jest ośrodek, który będzie prowadził pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi. To tak może ta nazwa jest bliższa, jeżeli chodzi o samodefiniowanie. Mamy 25 miejsc zaplanowanych na początek. Ten ośrodek jest odpowiedzią na bardzo poważny problem, dlatego że do nas się zgłasza coraz więcej pacjentów, a niestety nasze warunki lokalowe nie pozwalały na to, żeby tą ofertę zaproponować, jakiej ludzie oczekują, też jaką my chcielibyśmy zaproponować. Dlatego te warunki tutaj dużo lepsze, małe sale, każda sala wyposażona w łazienki, więc tak jakby samo otoczenie przyrody stwarza, że wydaje się to idealne miejsce do tego, żeby właśnie takie zaburzenia emocjonalne tutaj terapeutyzować i prowadzić. Placówka powstała w byłej wiejskiej szkole. Jej rozbudowa i przebudowa pochłonęła ponad 10 milionów złotych. Ośrodek jest częścią Suwalskiego Szpitala Psychiatrycznego. Ma zapewnić leczenie pacjentów poprzez nowe formy aktywnej terapii. Planowane tu pobyty będą całodobowe, wypełnione zostaną różnorakimi działaniami psychoterapeutycznymi, prowadzącymi do powtórnego osiągnięcia równowagi emocjonalnej i podniesienia komfortu życia pacjenta. Szczególną troską otoczeni zostaną tu pacjenci zmagający się ze skutkami okresu pandemii. Obserwujemy większą zgłaszalność osób z zaburzeniami typu lękowymi, depresyjnymi. To są też takie zespoły pourazowe, bo jednak wiele osób tą pandemię w różny sposób przeżyło i ten stres jednak mimo wszystko został nieprzepracowany. Także on się odbija na takim życiu codziennym, na zaburzeniu funkcjonowania, zaburzeniu snu, zaburzeniu koncentracji. To są bardzo różne objawy. W zasadzie to są tak zindywidualizowane objawy, że też ta terapia jest zawsze dostosowywana do osób w sposób naprawdę taki celowany i po takich konsyliach, żeby te procesy terapeutyczne ustalić w sposób taki najbardziej odpowiedni do danych osób. Ośrodek powstał przy olbrzymim udziale samorządu wojewódzkiego. Bardzo się cieszę, że właśnie ta inwestycja została zrealizowana za czasów właśnie tego sejmiku i tego zarządu województwa podlaskiego. Od wielu lat była planowana i teraz została zrealizowana. Prace właśnie polegały na dostosowaniu budynku po byłej szkole podstawowej w Smolnikach na potrzeby właśnie ośrodka terapeutycznego. Wykonano tutaj niezbędny remont, ale także został zakupiony sprzęt, aparatura medyczna, również meble, jak też został po prostu teren wokół tego budynku zagospodarowany. Wszystko to kosztowało 11,5 miliona złotych, z czego środki z RPO województwa podlaskiego to 7 milionów 400. 4 miliony to środki pochodzące z budżetu województwa podlaskiego i 140 tysięcy złotych to wkład własny szpitala. Z pewnością skrócą się kolejki oczekujących na pomoc psychiatrów i psychoterapeutów. Usłyszeliśmy podczas wczorajszego otwarcia nowej placówki. Co ważne, nie jest to jedyny nowy punkt leczenia na mapie Suwalszczyzny. W ostatnim 4-letnim okresie w opiece psychiatrycznej zmieniło się w subregionie bardzo wiele. Za tego zarządu, za tego marszałka, tu w obszarze działania szpitala psychiatrycznego w Suwałkach powstało wiele rzeczy. Został uporządkowany teren przy szpitalu po byłej kotłowni, który tak naprawdę wcześniej straszył. Nieruchomość przekazana 20 lat temu przez województwo podlaskie na rozbudowę wyższej szkoły, która nie powstała, wróciła do szpitala psychiatrycznego i tu nastąpi rozwój tego szpitala i rozbudowa. Powstało 6 ośrodków dla dzieci i młodzieży psychiatrii, tak zwanych środowiskowych, rozeznania problemu dziecka w środowisku, czyli w szkole, przedszkolu, w domu.
rok temu byliście na otwarciu centrum, Suwalskiego Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży. Dzisiaj ten ośrodek. Wajda na nowo. Choć impreza upamiętnia jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów, Andrzeja Wajdę, to bohaterem każdej edycji jest inny twórca. Tegoroczne spotkanie gwiazd polskiego kina poświęcone będzie twórczości Edwarda Kłosińskiego. Wyśmienity operator filmowy wielokrotnie stawał na planie u boku patrona festiwalu, a efektem ich współpracy były takie dzieła jak Człowiek z żelaza, Człowiek z marmuru, Ziemia obiecana, Kronika wypadków miłosnych, Panny z Wilka i wiele innych milowych kamieni polskiej kinematografii. To jemu dedykowany został Tatarak z podwójną kreacją Krystyny Jandy. Aktorka będzie jedną z gwiazd tegorocznej edycji Suwalskiego Festiwalu. Pomyśleliśmy, żeby spróbować zaprosić żonę pana Edwarda, Krystynę Jandę, wiedząc, że Krysia się nie rusza w ogóle z Warszawy, chyba że gra spektakle. Natomiast nie jeździ na festiwale, nie jeździ na imprezy, nie jeździ na takie rzeczy. Krystyna nam nie odmówiła, od razu powiedziała, że tak, jak najbardziej. Bardzo doceniła to, że właśnie wymieniliśmy Edwarda Kłosińskiego jako bohatera naszego festiwalu i taką główną gwiazdę festiwalową. Za zgodą Krystyny poszły następne. Prócz Krystyny Jandy przed festiwalową publicznością stanie również Magda Umer, Michał Kwieciński, święcący triumfy po reżyserskim, brawurowym debiucie w postaci filmu Filip. Jeżeli mówimy o Andrzeju Wajdzie, jest to osoba bardzo blisko związana z Andrzejem, ponieważ jest to producent wszystkich najważniejszych ostatnich filmów Andrzeja. Ja współpracowałem z Michałem przy filmie Wałęsa Człowiek z nadziei, przy Powidokach i wiem, jak bardzo wpływał na to, że i pomagał Andrzejowi, żeby po prostu te rzeczy mogły powstać. Także cieszę się, że Andrzej będzie i też będziecie mogli z nim porozmawiać, ponieważ film Filip jest jego debiutem reżyserskim, a od razu debiutem niesamowicie spektakularnym. I też jestem ciekaw, czy współpraca z Andrzejem, czy to, że on był tak długo przy Andrzeju, miało na niego wpływ, że nagle zaryzykował, podjął decyzję, żeby z producenta filmowego stać się reżyserem. Oczywiście miał wcześniej trochę realizacji dokonań, no ale to, co się stało w Filipie i sukces tego filmu, myślę, że generuje dużo ciekawych pytań i myślę, że rozmowa z Michałem Kwiecińskim będzie atrakcyjna i ciekawa dla Państwa. Obok tytanów polskiego filmu publiczność spotka się również z przedstawicielami młodszego pokolenia czczącego dziesiątą muzę. Janem Cholubkiem, Filipem Marczewskim czy suwalczaninem Danielem Namiotką. Celem festiwalu jest nie tylko przypomnienie najcenniejszych dokonań i postaci polskiej kinematografii, ale również promocja młodych twórców, którzy w sztuce filmowej na profesjonalnym gruncie stawiają dopiero pierwsze kroki. Do konkursu filmowego rokrocznie zgłaszane jest kilkadziesiąt filmów krótkometrażowych, ale na ścisłą listę trafia zaledwie 10 obrazów. Swoje siły w sztuce filmowej mają też okazję sprawdzić jeszcze młodsi. Dla nich organizowane są warsztaty filmowe. Strategicznym partnerem organizatorów festiwalu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, który wspiera przedsięwzięcie. Wiesława Burnos, wicemarszałek Województwa Podlaskiego, uważa, że to doskonale wydane pieniądze. Festiwal wpisujący się w działalność Andrzeja Wajdy. Człowieka, który tu się urodził, który kochał tą ziemię, prawda? Poza tym mamy możliwość, ażeby poprzez ten festiwal pokazać nasz region. Jak żyjemy, jak myślimy, co było ważne, co jest ważne. Mamy również możliwość, ażeby młodzież brała w tym udział, czyli zobaczyć świat ich oczami, i bo tak naprawdę to oni będą tworzyć ten przyszły świat. Mam nadzieję, że lepszy. 2 miliony na bezpieczeństwo pacjentów i personelu.
Marek Malinowski, człowiek zarządu województwa podlaskiego, poinformował o blisko 2-milionowym wsparciu Suwalskiego Szpitala. Pieniądze zostaną przeznaczone na zaprojektowanie i wykonanie instalacji przeciwpożarowej. Prócz modernizacji starego i nie w pełni zgodnego z obecnymi standardami systemu, w suwalskiej lecznicy zamontowane zostaną okna i drzwi o wysokiej odporności ogniowej. Kompleks szpitalny zostanie również wyposażony w system sygnalizacji pożaru oraz dźwiękowy system ostrzegawczy. Uzupełnione zostanie także oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Bezpieczeństwo personelu i pacjentów jest dla nas najważniejsze, powiedział Marek Malinowski, uzasadniając wydatek z budżetu województwa i podkreślił, że samorząd podlaski na bieżąco monitoruje i modernizuje obiekty, dostosowując je do najwyższych wymogów stanowiących o bezpieczeństwie użytkowników.